Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze znowu być z Wami. To Bóg wyznacza te czasy i pory. To Bóg daje mi te możliwości, bym stanął przed Kościołem, bym podzielił się tym, co kładzie mi na sercu. A ja wiem, że to, co On kładzie mi na sercu, nie jest oderwane od rzeczywistości domu Łazarza. Mimo, że ostatnio coraz częściej przebywam jakby z dala stąd, mimo, że nasza służba tutaj jakby się kończyła, choć to Pan wyznacza czas, ciągle posyła słowo, które wiem, że jest złem dla domu Łazarza. Ciągle daje mi możliwość usłużenia przede wszystkim Wam tutaj, a więc póki jeszcze jestem Mu tu potrzebny, póki On jeszcze ma w planie ciągle mnie i rąkę tu używać, chcę być przede wszystkim posłuszni i być do Jego dyspozycji. Dlatego proszę, nie patrzcie też na nas jak na jakichś obcych, którzy nie mają pojęcia, co tu się dzieje, którzy nie mają pojęcia, jakie są Wasze aktualne potrzeby, czy Wasze aktualne problemy. Wiele rzeczy mogliśmy przekazać w inne, godne ręce, wiele rzeczy mogliśmy, w wielu sprawach mogliśmy zaufać tym, których Bóg tu przysłał, których tu Bóg kształtuje, którym Bóg zaufał, więc skoro On zaufał, to i my możemy śmiało zaufać, ale ciągle jeszcze jest coś do zrobienia. Nie twierdzę, że jesteśmy, ja i Donka, tu niezastąpieni, natomiast ciągle mam przekonanie, że jest coś cennego, ważnego, czym możemy się z Wami podzielić, co jest Wam naprawdę prawdziwie potrzebne. I z takim przeświadczeniem też dzisiaj tutaj jechałem. Jest coś, czego potrzebujecie, a ja to mam. Trzymać to w zanadrzu, trzymać to w tajemnicy byłoby rzeczą niegodną, tym bardziej, że tyle zawdzięczam mojemu Bogu, że moje serce nieustannie jest wypełniane jakby na świeżo wdzięcznością dla Niego. Przy okazji nagrania do programu Ocaleni w tym tygodniu mogłem przyjrzeć się filmowi na temat mojego życia. Jedną z części tego programu są fragmenty filmów zrealizowanych na podstawie mojego powiadań, mojego świadectwa. Jakiś aktor gra moją rolę, notabene bardzo podobny do tego, jak ja wtedy wyglądałem. Było to dla mnie wielkie przeżycie. Przyjrzeć się jakby z boku temu, co przecież osobiście przeżywałem, w czym uczestniczyłem, w centrum czego byłem. I pierwszy efekt tego przeżycia to znowu serce napełnione wdzięcznością dla Boga. Z czego On mnie wyrwał? Czasami nam się wydaje, że a tak jakoś udało mi się. Mieliśmy tutaj siostrę, przyjaciółkę, która twierdziła, że ona jak kot zawsze spadnie na cztery łapy, że ona sobie zawsze poradzi. Wielu z nas jest może i dumnych, że wyszliśmy z tego kryzysu bezdomności, załóżmy, jak to niektórzy nazywają, ale ja też dzięki temu ostatniemu doświadczeniu na nowo uzmysłowiłem sobie, że gdyby nie Boża łaska, gdzie ja bym dzisiaj była, kim bym był, jak tragicznie, jak niezawodnie, na 100% tragicznie skończyłaby się moja historia. Nie byłoby już co opowiadać, nie byłoby już co wspominać. Gdyby nie Boża łaska.
Bardzo często, jak zauważyliście, śpiewamy tutaj, zresztą jak przystało na Kościół o charakterze zielonoświątkowym, śpiewamy pieśni prośby, by stąpił na nas Duch Pana, by Bóg zesłał na nas swojego Ducha, by nas napełnił swoim Duchem. Może dla wielu z nas ma to jakby wymiar, jakby znaczenie bardziej religijne, no bo tak wypada się modlić. Takie są obyczaje Kościoła Zielonoświątkowego. Inne kościoły może tylko raz w roku jakieś święto zesłania Ducha, ale my to tak przy każdej okazji wołamy o tego Ducha Świętego. Tymczasem chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili to, co też do mnie ostatnio dociera tak bardzo wyraźnie. Jak byśmy wyglądali, kim byśmy dzisiaj byli, jakie byłoby nasze zachowania, jakie byłyby nasze reakcje, w jaki sposób budowalibyśmy relacje z innymi, gdyby nie było w nas Ducha Świętego. Wrócę do tego, co czasami tutaj już opowiadam, takie świadectwo ze szkółki niedzielnej, jeszcze z czasów, kiedy byliśmy w zborze Betlejem w Krakowie. Szkółkę niedzielną prowadziła przezacna, przekochana ciocia Sosulska. I ona opowiadała, jak w czasie jednych z tych spotkań tłumaczy dzieciom, że muszą zaprosić Jezusa do swojego serca, że Jezus musi w nich zamieszkać, że tak właśnie wygląda chrześcijańskie życie, że Jezus mieszka w nas. Taka mała dziewczynka zgłosiła się i mówi: ciociu, ale Jezus jest taki duży, taki wielki, a ja taka malutka, to On będzie ze mnie wystawał. I refleksja. No bo właśnie o to chodzi, żeby Jezus ze mnie wystawał. Tytuł dzisiejszego kazania to: kto we mnie mieszka? Choć właściwie powinien brzmieć: kto co ze mnie wystaje? Praca Ducha Świętego w nas jest tak często niedoceniana. Tak nie rozumiemy, czy nie chcemy zrozumieć, że bez Niego ciągle wystawałyby z nas rzeczy nie do przyjęcia, nie do pogodzenia się, że ciągle dochodziłoby do starć, konfliktów, waśni, kłótni, sporów. W liście do Galatów apostoł Paweł pisze tak: i zachęcam, duchem żyjcie i nie spełniajcie pożądań ciała. Bo ciało ma pragnienia sprzeczne z duchem, a duch sprzeczne z ciałem. A tak są sobie przeciwne, że nie to czynicie, co chcecie. Jeśli duchowi dacie się kierować, nie będziecie pod prawem. Znane są uczynki ciała. Są to rozwiązłość, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, magia, wrogość, niezgoda, zazdrość, gniewy, kłótnie, rozłamy, herezje, zawiść, pijaństwo, orgie i tym podobne, co do których zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, że dopuszczający się ich nie zostaną dziedzicami Królestwa Bożego. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć, ufność, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko temu. Należący do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali swoje ciało wraz z Jego doznaniami i pożądaniami. Jeśli dzięki Duchowi żyjemy, to i według Ducha postępujmy. Śpiewaliśmy dzisiaj, jeden z braci też wspomniał,
tą pieśń, smutną i trudną pieśń o umieraniu, opartą o słowa: żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Śmierć jest dla mnie zyskiem. Kiedy jeszcze jesteś młody, czy w pełni lat, w pełni sił, w pełni ochoty do życia, pomysłów, nadziei, planów, marzeń, wyznanie śmierci jest dla mnie zyskiem wydaje się być takie nieszczere. No przecież tyle jeszcze jest fajnych rzeczy do przeżycia. Ale tu nie chodzi o tą śmierć powszechnie przez świat śmiercią nazywaną. Tu chodzi o śmierć tego wszystkiego we mnie, w tobie, w nas, co Boga nie chwali. Co wystając z nas świadczy o kimś zupełnie innym. Świadczy, że mieszka w tobie nie Bóg pełen pokoju, pełen radości, pełen miłości, wielkoduszności, uprzejmości, dobroci, ufności, łagodności i opanowania. Że mieszka w tobie ktoś, kogo cechy to rozwiązłość, nieczystość, nieuzdanie, wrogość, niezgoda, zazdrość, gniewy, kłótnie, rozłamy, herezje. Są wśród nas bracia, którzy już od pewnego czasu chodzą w Duchu Świętym. Podziwiamy im wzrost, zachwycamy się pracą Ducha Świętego, ale ciągle jeszcze, niezależnie od tego, jak długo już chodzimy w Duchu Świętym, zdarza się każdemu z nas, nawet i mnie, a może głównie mnie, że wystaje ze mnie ktoś inny, że pojawiają się reakcje, zachowania, chyba pomysły na rozwiązywanie pewnych problemów, zupełnie nie świadczące o tym, że mieszka we mnie Bóg, że jestem świątynią Ducha Świętego. Należący do Chrystusa ukrzyżowali swoje ciało wraz z Jego doznaniami i pożądaniami. Wiecie, te pożądania, te wszystkie pragnienia wymieniane w kontekście, czy jakby w kontraście dla owocu Ducha Świętego, kojarzą nam się głównie z jakimiś takim seksualnymi pożądaniami, z jakimiś takimi dążeniami bardzo brudnymi i bardzo nieprzystającymi do chrześcijańskiego życia. A tym samym wydaje nam się, że to umieranie w Chrystusie, to umieranie tych cielesnych naszych cech, charakteru i naszego wyposażenia, to dążenie do takiego bezpłciowego eunucha, który, prawda, już nie ma żadnych pożądań. Najlepiej jeszcze jakby był ślepy, żeby wzrok go nigdzie tam jeszcze nie prowadził, głuchy, bo i słuchem, pozbawiony zmysłu dotyku, a jeszcze i węchu przy okazji. Ot taki po prostu pozbawiony wszelkiego człowieczego przecież wyposażenia, takie monstrum, że to, jak to wszystko umrze, to dopiero wtedy będziemy godni, żeby pójść do nieba. A tymczasem Bóg daje nam władzę i panowanie nad grzechem, daje nam możliwość podejmowania decyzji. Nie pozbawia nas tego, w co przecież On nas wyposażył.
Wyposażył nas w to ku dobremu celu. Pożądanie seksualne jest darem od Boga, a nie jakąś karą czy podstępnym prezentem od diabła. To my decydujemy, co z tym wszystkim robimy. To my decydujemy, w jaki sposób korzystamy z naszych oczu, z naszego słuchu, z naszych ust, z naszego powonienia, dotyku. To nie są rzeczy, które muszą umrzeć, bo inaczej to nigdy do nieba się nie dostaniesz. To są rzeczy, których używasz, możesz używać na chwałę Bożą. To widać, to słychać, to czuć. To z ciebie wystaje. To świadczy o tym, kto w tobie tak naprawdę mieszka. Bez Ducha Świętego nie poradzilibyśmy się z tym, do czego to nasze ciało ma często skłonność, ochotę. Paweł pisze, bo ciało ma pragnienia sprzeczne z duchem, a duch sprzeczny z ciałem. Tak sobie są przeciwne, że nie czynicie, co chcecie. Jeżeli dacie się kierować duchowi, nie będziecie pod prawem. To zupełnie inne kierownictwo. To zupełnie inne panowanie. Już nie moje porządliwości, już nie moje nawet tutaj doznania. Bo przecież doznania bardzo często kształtują nasze późniejsze decyzje. Kiedy doznamy jakiejś urazy, ktoś w stosunku do nas zachowa się jakby nie tak, jak oczekiwałem, czy oczekiwałam, że się zachowa. To bardzo często to doznanie, ta uraza jest w nas przechowywana dość długo i ona, mimo że taka zdawałoby się niewinna, kształtuje potem nas, nasze relacje, z nas wystaje. I bynajmniej wystając, nie świadczy o Bogu. Nie świadczy o tym, że mieszka nas Duch Święty. Zachowywanie takich uraz, jakichś takich pożądliwości, to są również nasze pragnienie, by mieć rację. Nasze pragnienie, by być podziwianym. Nasze pragnienie, by być szanowanym, prawda? By być jakimś tam autorytetem. To są też te pożądliwości, o których mowa w liście Pawła do Galatów. Pożądliwości, które wydają się być częścią naszego naturalnego wyposażenia i wcale nie mamy ochoty nic z tym robić. W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. W tym czasie podszedł do niego Piotr i powiedział: Panie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam mu przebaczać? Czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiedział: nie nakazuję ci, że aż 7 razy, lecz że aż 77 razy. Brat grzeszy względem mnie. I tu właśnie jest mowa o jakiejś osobistej krzywdzie, o jakiejś osobistej obrazie, o jakimś urazie, który wydaje się być tak mało istotny. Najwyżej się nie będę z nim zadawał. Najwyżej nie będę z nim rozmawiał. Nie tylko w książkach i filmach, ale też w życiu spotykamy bardzo często wieloletnie, czy nawet wielopokoleniowe spory
między rodzinami, kiedy już nawet nie wiadomo, o co to poszło. Od czego to się zaczęło? Pawlak i Karbul to taki typowy przepolski przykład, ale takich rzeczy o wiele poważniejszych i wiele smutniejszych w swoich skutkach jest naprawdę dużo. Jakaś uraza, jakaś taka drobna obraza, a jeszcze jak się będzie kilkakrotnie powtarzała, w tamtym tygodniu mnie obraził, w tym tygodniu się niewłaściwie odezwał, tu znowu nie tak zareagował, jak powinien. Dość tego, ileż to razy, 7 razy może by wystarczyło. 77 razy. To jest tożsame w języku według frazeologii semickiej z liczbą nieskończoność. Nieskończoną ilość razy. Odpuszczaj każdą obrazę, każdą urazę, każdą doznaną krzywdę. Znamy ludzi, którzy swoje krzywdy pielęgnują z taką troskliwością, z taką starannością, jak swój największy skarb. Jakby to właśnie przynosiło im życie. Toczą długotrwałe procesy, domagają się racji, są we własnym mniemaniu krzywdzeni przez niesprawiedliwe sądy, przez niesprawiedliwych ludzi. Próbują udowodnić na wszelkie sposoby, że mają rację, a tutaj nikt im nie chce słuchać. Ileż ich w nich goryczy, ile w nich smutku, ile w nich rozpaczy. Jakie to wszystko wyniszczające. Podczas gdy można by zacząć od tego, czego oczekuje od nas Bóg. O czym też dzisiaj już była mowa. Od przebaczenia. Kiedy Jezus, poproszony przez uczniów, uczy ich modlitwy, ich, a więc i nas, modlitwy nazywanej obecnie modlitwą pańską, mówi tak. Wy zatem tak się módlcie, będę czytał z Ewangelii Mateusza. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się uczci jako święte imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech wola Twoja się spełni jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy naszym winowajcom. I na próbę nas nie wystawiaj, lecz od zepsucia nas uratuj. Jeśli bowiem, i to już jakby podsumowanie tej modlitwy, jakby akcentując główny motyw tej modlitwy. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, przebaczy i wam Ojciec Niebieski. A jeśli nie przebaczycie ludziom, to i Ojciec wasz nie przebaczy waszych przewinień. Wow. A wszystko wyglądało tak dobrze. A tak pięknie płynęła ta modlitwa. A tyle chwały i czci dla Boga. Taka skromna prośba przystała na skromnego chrześcijanina. Tylko chleba, żeby mi codziennie nie zabrakło. Nie chcę go ani za dużo. Niech go będzie tyle, żeby starczyło. By Bóg był uwielbiony. No i ta prośba o przebaczenie. Jak to górale mówią, że każdy z nas coś i ma za uszami, tak? Nie ma wśród nas nikogo, kto by nie zgrzeszył. Słuchałem wczoraj na YouTube, pastor Marek też zaakcentował to, co przeczytał w Listu do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy, absolutnie wszyscy. I brak nam chwały
Wszyscy zasłużyliśmy na to, na śmierć. Ale bowiem zapłata za grzech jest śmierć. Nie ma wśród nas nikogo, kto mógłby powiedzieć, ja nie muszę prosić o przebaczenie. To, co na to sobie zasłużyliśmy, sobie, na to sobie zapracowaliśmy. Tym bardziej my, ja, przez moje 46 lat chlania, bawienia się i nieliczenia się z Bogiem. Wielu z was dzisiaj ze smutkiem patrzy wstecz, co ja to robiłem, co ja to nawyrodziwiałem, co ja to nawyprawiałem. Ale tu zyskujemy jeszcze smutniejszą świadomość, że to z powodu tego, co ja wyprawiałem, z powodu tego, jaki byłem, Chrystus musiał pójść na krzyż, bo inaczej nie byłoby dla mnie żadnego ratunku. Jeżeli Ojciec mi nie wybaczy, to kto? To na kogo mogę liczyć? A warunek? Odpuszczaj bratu, odpuszczaj siostrze. Każdemu, kogo Bóg postawił na twojej drodze, odpuszczaj to natychmiast. Nie pielęgnuj żadnej urazy, żadnego poczucia krzywdy, choćby nawet ta krzywda była ogromna. Bo bardzo często nawet maleńkie jakieś, takie krzywo na mnie popatrzył. Wystarcza, by na tym budować potem niechęć, urazę, złość, pogardę, lekceważenie, jakimże on jest, a co on sobie wyobraża i tak dalej. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to z nas wystaje. Bo myślimy, że nie, ja tego w ogóle nie, ja w ogóle zapomniałam o tym, zapomniałem, że coś takiego było. Ale w codziennych relacjach, w codziennych rozmowach, co chwilę jest akcent kładziony, bo on. I to on to już brzmi tak jak jakieś paskudne imię. A ona. Przecież nic nie powiedziałem. No kto, co, tamto. To wystaje z ciebie. Tak jak mówiłem, są wśród nas bracia, którzy chodzą w Duchu Świętym i kiedy widzimy czasami ich reakcje, ich zachowania, ich powracania, albo ten taki, albo ten ciągle taki, albo ten. Kiedy widzimy, co z nich wystaje, to nie jest coś, co przekreśla, o, to o mnie chodzi w Duchu Świętym. To są ciągle te resztki starego człowieka, który nie do końca umarł, który nie do końca został ukrzyżowany, tak powiem, którego nie posłałem na krzyż razem z Chrystusem. Zachowałem na sobie, no bo pod pewnymi względami ja jestem lepszy, pod pewnymi względami ja jestem zdolniejszy. To potrafię lepiej zrobić, a tu właściwie, inaczej bym się właściwie zachował, a tu byłbym grzeczniejszy, a tutaj byłbym uprzejmiejszy, a tutaj bym bardziej się liczył, prawda, z kimś i tak dalej. A więc ciągle wydaje nam się, że to my powinniśmy być przykładem, tymczasem zachowujemy efekt takich naszych doznań, efekt takich naszego odbioru pewnych rzeczy, które nie potrafimy zapomnieć, nie potrafimy, no nazwijmy to po imieniu, przebaczyć. Wrócę jeszcze raz do Ewangelii Mateusza, do tego Piotrowego pytania, ileż to razy będę to musiał mu przebaczać? Czy aż 7 razy? Jezus mówi nie 7, lecz aż 77 razy. Nieskończoną liczbę razy. I tutaj podaję przypowieść, która jest, no,
z jednej strony dla nas szokująca, z drugiej strony oburzająca, jak on tak mógł, jak on, kto to widział. Prawda jest taka, że i my bardziej powinniśmy się tu, o wiele częściej powinniśmy się utożsamiać z tym, kogo tak chętnie krytykujemy. A to przypowieść o Królestwie Niebieskim. Z tej właśnie racji Królestwo Niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi podwładnymi. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono do niego pewnego dłużnika, winnego 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, kazał ten pan sprzedać jego samego i żony, i dzieci, i wszystko, co posiadał, by tak dług pokrył. Więc padł ten podwładny na twarz, bił przed nim pokłony i mówił: bądź dla mnie cierpliwy, a wszystko ci oddam. Wtedy zlitował się pan nad podwładnym, wypuścił go i dług z niego zdjął. Po wyjściu spotkał podwładny kogoś, kto tak samo jak on, tak samo jak on podwładnego, który był mu winien 100 denarów. Złapał go wtedy, przydusił i powiedział: zwróć, coś winien. Upadł ten przed jego współpodwładny na twarz i prosił go: okaż mi cierpliwość, a zwrócę ci. On jednak nie zgodził się, lecz poszedł i kazał zamknąć go w więzieniu, aż odda dług. Widzieli to wydarzenie jego współpodwładni i bardzo się zasmucili. Poszli zatem i przedstawili swojemu panu wszystko, co się stało. Wówczas wezwał go pan i powiedział: sługo zepsuty, cały dług zdjąłem z ciebie, bo mnie prosiłeś. Czyli ty nie powinieneś okazać litości swojemu współsłudze, jak ja ci okazałem? I ten pan, jego uniesiony gniewem, wydał go na katorgę, aż zwróci cały dług. Tak również mój Ojciec Niebieski uczyni z wami, jeśli każdy z serca swojego nie odpuści swojemu bratu. W przypisach do tego wydania Biblii znalazłem bardzo ciekawe wyliczenia, które uzmysławiają nam, jak wielkie rzeczy przebaczył nam Bóg, a jak takie drobiazgi, jakie bzdety, jakie mało istotne sprawy my pielęgnujemy w naszym sercu i mówimy: nigdy nie przebaczę, nigdy mu tego nie zapomnę. Dług określany tutaj jako 10 tysięcy talentów to jest ponad 260 ton srebra wartości 60 milionów drachm. Na taką ilość musiałoby wtedy pracować przez cały rok 164 tysiące robotników. No, zarobek był szacowany wcześniej jedna drachma za dzień pracy. 260 ton srebra wartości 60 milionów dniówek, 60 milionów drachm. Gigantyczny dług darowany od tak, bo ten poprosił, bo ten padł na kolana, bo oddał pokłon Panu: Panie, daruj, Panie, okaż mi cierpliwość, okaż mi łaskę. Zdejmuje z siebie ten dług. Nie musisz oddawać 260 ton srebra, 60 milionów drachm. A on, ten przez nas tak ochoczo potępiany, krytykowany, pokazywany palcami, jak on tak mógł, a on rzuca się na swojego współsługę, któremu jest winien 100 drachm, odmawia odpuszczenia tej winy, tego długu, wsadza go do więzienia, domagając się sprawiedliwości, bo przecież ja mam rację, przecież on mi jest 100 drachm winien.
To niech teraz oddaje, niech swoje odsiedzi, niech zapracuje. A jakże? Proporcje, ten arytmetyczny stosunek jednego długu do drugiego jest jak 1 do 600 tysięcy. To tak, jakby tobie ktoś darował 600 tysięcy złotych długu, a ty nie odpuścisz bratu, przyjacielowi złotówki. Oddawaj tą złotówkę. Proszę cię, nie mam. Miej cierpliwość, oddam. Nie będę czekał, nie mam cierpliwości do więzienia. Odsiedzisz swoje za tą złotówkę. A sam przed chwilą doświadczył darowania 600 tysięcy złotych. Rozumiecie tę proporcję? Śmierci duchowej nie da się przeliczyć na wartości materialne. To coś tragicznego, coś ostatecznego, coś niezmierzonego. I my ryzykując tak straszliwą karę, tak jak to czytamy, tak również mój Ojciec Niebieski uczyni z wami, jeżeli każdy serca swojego nie odpuści swojemu bratu. My domagamy się swoich racji, swojego czasami drobnego, naprawdę maleńkiego długu. Nie zapomnę mu tego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja wiem, że wielu z nas, również z tych, którzy chodzą w Panu i chodzą w Duchu Świętym, wiele, wiele lat, nie zdaje sobie do końca sprawy tego, że ciągle gdzieś tam pielęgnujemy naszych ponoć wypełnionych bojaźnią Bożą w serduszkach jakieś drobne urazy, jakieś przykrości, że ktoś nie przyznał mi racji w jakiejś sytuacji, że ktoś w stosunku do mnie niewłaściwie się zachował czy odezwał. I nie zdajemy sobie sprawy, naprawdę nie zdajemy, w jaki sposób to z nas wystaje, jak to z nas wyłazi, jak to kształtuje nas. Charakter, sługo zepsuty. Sługo zepsuty. Tak, to nas zżera od środka, to nas psuje. Ale nie chodzi tylko o wielkie krzywdy, które nam tak trudno jest przebaczyć. Chodzi o takie drobne rzeczy, które często kształtują nasze relacje i potem już mamy stałą opinię. On to jest taki i taki. Z takim hamem to ja się nie będę zadawał. Ale to w sercu zaczyna potem drążyć jakąś dziurę, zepsucie. Coraz częściej to z ciebie zaczyna wystawać. Po tylu latach ciągle jeszcze mi to pamiętają. Sam jestem zdumiony, że ja jeszcze ciągle takie rzeczy pamiętam. To, co zawsze kochałem w zwiastowaniu brata Marka, którego mieliście możliwość wczoraj słuchać, to, że tą praktykę, tą teorię biblijną, on zawsze popiera praktyką dnia codziennego, ze swojego życia, ze swoich własnych przeżyć, doświadczeń z Bogiem. Że to nie jest oderwane od rzeczywistości, bo się tak wyuczył na szkołach biblijnych, bo takich rzeczy, prawda, takie rzeczy pojął w swojej niezgłębionej mądrości i teraz dzieli się tąże mądrością. On to przeżył. Naprawdę. Wracając do tego obrazu, jaki uzmysłowił mi film o moim życiu, dokąd zmierzałem, jaki byłem, co nieuchronnie mnie czekało. Musiałem się zastanowić, jakim cudem ja się z tego wyrwałem. To, że zawdzięczam to Bożej łasce,
to jest niepodważalne. On i tylko On. Jemu i tylko Jemu. Jego łaska w niczym, w żaden sposób nie zasłużona, nie zapracowana, nie zapłacona przeze mnie. Z łaski. Z darma. Ale kiedy zostałem z tego wszystkiego wyrwany, stanąłem na początku drogi i Bóg mi pokazał zaraz nieprzebaczenie w moim sercu. Słuchajcie, prawda była taka, że miałem rację w 100%. Nie, że byłem bez winy. To nie jest tak. Ja wiem, co miałem za uszami, jak to też wtedy mówiłem, ale ta druga strona miała za uszami o wiele, wiele więcej. W sumie tak się wszystko potoczyło, że ja zostałem ten skrzywdzony, a ona ta winna. I tu nagle wezwanie do przebaczenia. Zaraz, zaraz. Ale kto? Komu? Jak? Było jedno nabożeństwo, na którym ktoś głosił słowo o przebaczeniu, ktoś śpiewał pieśń o przebaczeniu, ktoś modlił się o przebaczenie, a ja słuchałem, przyglądałem się, wyszedłem z tego nabożeństwa i wiedziałem, co mam zrobić. Przebaczyć i prosić o przebaczenie. To był pierwszy dojrzały krok chrześcijański, jaki postawiłem. Nie było to łatwe, ale byłem zdeterminowany. A praca Ducha Świętego nie tylko we mnie, ale w Tobie umożliwia Ci dokładnie rzeczy, które na ludzki rozum są w ogóle absolutnie niemożliwe. A więc bez Ducha Świętego na pewno bym sobie nie poradził. Ciało ze swoimi racjami, ze swoimi słusznościami, ze swoimi urazami, ze swoimi pretensjami, ze swoimi wszystkim, co cielesne, pożąda przeciw Duchowi, a Duch mówi: przebacz. Przebacz, poproś o przebaczenie. Zrobiłem ten krok i w tym momencie cała rzeczywistość wokół mnie zmieniła się. Otworzyły się szeroko wrota Królestwa. Wiedziałem, dokąd zmierzam. Szły Boże błogosławieństwa. To nie jest kwestia, że sobie w ten sposób kupiłem błogosławieństwa. Zrobiłem krok w stronę Królestwa. Umarło we mnie to, co powinienem do końca życia pielęgnować, pamiętać, nie darować, jak to niektórzy. Jak wielu z nas dzisiaj boryka się z problemami, z trudnościami. Chcielibyście zacząć nowe życie, a ciągle jeszcze nie tak. Po wszystkim wydaje ci się, nie tylko wydaje, ale wiesz dobrze, bo rzeczywistość jest taka jest, że tyle jest przed tobą do zrobienia, że się tego w życiu tego się nie da. To są rzeczy absolutne. Co z tego, że będę prosił Boga, a daj mi cierpliwość, daj mi możliwość naprawienia tego, zbudowania tego, odnowa tu, tamtego. To jest tak, jak ten mówi, miej cierpliwość, oddam ci te 10 tysięcy talentów. Taki majątek, 164 tysiące ludzi musiałoby pracować przez rok. Nie przejmuj się takimi wyliczeniami i takimi ludzkimi kalkulacjami. Bo kiedy przyjdziesz do Boga, kiedy poprosisz o tą łaskę, byś mógł przebaczyć, byś potrafił przebaczyć, to będzie coś, co On z pewnością, w czym On z pewnością ci pomoże, czego On z pewnością ci nie odmówi.
Duch Święty poprowadzi Cię w stronę, o której nawet nie marzyłeś, że kiedyś pójdziesz. A to, co potem się będzie działo, okaże się i proste, i zdumiewająco piękne. Nawet nie przypuszczałeś, że to nowe życie, to nowe życie, do którego tu jesteście zachęcani, zapraszani, może być również i Twoim udziałem. Dobrze wiesz, ile masz za uszami. Dobrze wiesz, ile trzeba by zrobić, żeby odbudować to, co straciłeś. Dobrze wiesz, ale to ciało będzie Cię ograniczało w tych decyzjach. Nawet nie próbuj, bo Ci się nie uda. Nawet nie próbuj, bo to niemożliwe. Zobacz, ile lat by Ci to musiało zająć. Zwrócić 10 tysięcy talentów? Przecież to w ogóle nawet nie warto próbować. Siedź w więzieniu do końca życia. Pielęgnuj te swoje pretensje, racje, żale. A Duch powiedzi coś innego. Duch podąża i wygląda przeciwko ciału. Duch pragnie przyjąć przebaczenie. Duch pragnie przyjąć wolność. Duch pragnie prowadzić Cię do wolności. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To nie życie pozbawione płci, wzroku, słuchu, powonienia i dotyku. To życie pełne wrażliwości na piękno. To życie pełne pięknych przeżyć, bo wszystkie te rzeczy dał nam Bóg. Dał nam Bóg, byśmy ich używali na Jego chwałę. Również nasza pamięć, którą często zaśmiecamy takimi bzdetami, w której pielęgnujemy takie rzeczy, jest nam dana po to, byśmy pamiętali o tym, co Bóg dla nas uczynił, byśmy napełniali nasze serca wdzięcznością, by wyspawała z Ciebie wdzięczność dla Boga, a nie ciągle te Twoje cielesne racje, pretensje, słuszności. Przyjrzyj się sobie w lustrze Bożego Słowa, co z Ciebie wystaje. I nie zostaw tego, co zobaczyłeś. Otóż tak. No trudno, niech już tak będzie. Słowa Jezusa są bardzo radykalne. Tak również mój Ojciec Niebieski uczyni z wami. Jeśli każdy was serca swojego nie odpuści swojemu bratu. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.